Nas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Kłaniamy się Państwu w pas. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś dla Państwa. Dobra interwencja bramkarza. Z Rożnego w okolice 11. Stanks. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Jest gol, proszę Państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. I ciągle idzie dalej. Niezła myśl. Do środka boiska. O, chyba wpadnie. Tak, proszę Państwa. Piłka w bramce. Tutaj było trochę przypadku. Był rykoszek. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na... Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz okazja przed nim. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. Każdy bramkarz zna to uczucie, gdy sięga piłki palcami, ale ta i tak wpada do siatki. Zrobione chyba wszystko, co można, ale to nie wystarczyło. A więc mamy 3-0.
ładnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej. Nie ma! Odrobinę nad poprzeczką, a to był ładny, plasowany strzał. Udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Z tego, co się dotąd wydarzyło w tym meczu, drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie. Zdobyła bramkę. Dokończymy później, bo jest groźny. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. Może jednak w końcu się przełamał. Uwaga, piłka za plecy obrońcy. Może dać prowadzenie. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów. Dobry mecz. Zaczynamy transmisję. Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Kowalski i Jacek Laskowski. Będziemy dziś dla Państwa komentować spotkanie. Tej prognozy można szukać bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak nie zaglądajmy. To teraz! Naprawdę nie musieliśmy długo czekać.
kontrata.